172 projekt uchwały w trybie jednego czytania, dokładnie tak samo jak poprzednie, czyli udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację w 2013 roku prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w zabytkach wpisanych w rejestr zabytków położonych na obszarze gminy miejskiej Jaków, nie stanowiących jej wyłącznej własności. To tu prezydenta. W tej sprawie mamy komisję budżetową, która pozytywnie zaopiniowała. Czy ktoś z Państwa radnych, bardzo proszę, pan dyrektor będzie, a potem jest. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Jak lata poprzednik w trybie uchwały Rady Miasta z dnia 23 czerwca 2010 roku czyniony był nabór na stworzenie prac konserwatorskich i restauratorskich, w tym także elewacyjnych obiektach zabytkowych wpisanych na do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków na łączną kwotę proponowane przydział środków 1 600 000 zł. Środki te, pragnę podkreślić, są zawarte w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa w uchwale budżetowej. Dziękuję. W tej sprawie mamy potrzebną opinię Komisji Budżetowej, która w dniu wczorajszym głosując 11 za, brak przeciw, brak wstrzymujących się, przyjęła taką opinię. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Pan radny Wojtowicz, pan radny Rafał, pan radny Stawowicz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, raczej w kategoriach formalnych, ponieważ tak jak wspomniał Pan Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, od tej sesji mamy uchwałę w trybie jednego czytania i to jest jedna z tych uchwał, która jest w trybie jednego czytania. Proszę zauważyć, że ona dotyczy spraw finansowych. Ja przed sesją pytałem się o to i myślę, że dobrze się coś na tym uczyć. Tutaj co prawda dotyczy do spraw finansowych, bo rozdzielamy 1 600 000. Ale dlaczego ona się znajduje jako uchwała Rady Miasta Krakowa? Dlatego, że rozdzielamy je na różnego rodzaju instytucje, które mają przyznane te 1 600 000, natomiast ta kwota 1 600 000, jak wspomniał już Pan Dyrektor Dziedzic, ona jest przez nas uchwalona w budżecie Miasta Krakowa, dobrze to mówię, prawda? Czyli w planie finansowym. W związku z tym tu się nie zmienia, bo wtedy, gdyby się zmieniało coś w budżecie, wtedy musielibyśmy zrobić w trybie dwóch czytań. Natomiast ponieważ to się nie zmienia, to ta kwota 1 600 000 tylko i wyłącznie jest rozdzielona na różne podmioty, a ponieważ jest to w kompetencjach Rady Miasta Krakowa, dlatego też musimy przyjąć tę uchwałę, a w tym przypadku możemy to przyjąć w trybie jednoczytaniowym. I taką informację chciałem się podzielić również z Państwem. Dziękuję. Dziękuję Pan Radny. Ja oczywiście w pełni popieram ten pomysł, ale mam taką propozycję, w związku z tym, że Droga Królewska jest jedną z najważniejszych, że tak powiem, ulic Krakowa. Już pomijam, że tam idą różne uroczyste procesje. Natomiast ja bym chciał jednak, żebyśmy uwzględniali w pierwszej kolejności remont, czy modernizację, czy wykonanie elewacji na kamienicach wzdłuż co najmniej od rynku do ulicy Stalecznej. Dziękuję. Dziękuję Pan Radny Stawowy. Panie Przewodniczący, teraz mam pytanie o miejsce, gdzie się wygląda, żadne imprezy tego typu nie odbywają, nie ma tam różnych procesji. Chciałem też o Urzędę Warszawską, dlatego że tam jest plan miejscowy, który co do nie został uchwalony, a on przewiduje daleko idący przebudowy Urzędu Warszawska. I między innymi zmiany funkcji. Są moje pytanie o dotacje na zadanie stricte komercyjne. Dziękuję. Dziękuję. Ja jeszcze tylko ostatnie wyjaśnienie. Też o głosu się zgłosiłem. Mianowicie, proszę Państwa, ta uchwała, tak jak powiedział Pan Wojtowicz, jest rozpakowaniem środków, które są w budżecie, przeznaczone na działania konserwatorskie i tak dalej, w ramach tak zwanego pakietu uchwał elewacyjnych. Myśmy przyjęli tam pewne zasady i te zasady są stosowane, dlatego że nie ma w tych zasadach na przykład preferencji określonych rejonów. W związku z tym musimy to stosować szeroko. Mało takich preferencji z tego typu być nie może, ponieważ byłoby to niezgodne z generalnymi przepisami prawa. To tyle z mojej strony. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Bardzo proszę Pan Dyrektor. Przypomnę, że za tym czytaniem będzie koniec składania poprawek.
żeby szczególnie uwzględniać reprezentacyjne klasy krakowskiej, w tym względzie współdziałamy także z Społecznym Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa. Podam zatem, że w roku bieżącym także będzie to ulica Kromiańska 17, następnie będzie to ulica Krakowska Bitla, czyli na tej trasie, o której pan przewodniczący mówił, dalej ulica Grodzka 39, ulica Stołeczna 15 i ulica Poselska 21 na Rocznik Kamienica Witas Kosza. Oczywiście te decyzje uzależnione są od tego, jakie wpływają wnioski. Natomiast w przypadku Lunety Warszawskiej zostały uwzględnione środki. Zwracano się o 38 tysięcy złotych, dostało 35 tysięcy. W tej części oczywiście konserwacja. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chce jeszcze zabrać głos? Nie widzę, stwierdzam odbycie czytania projektu. W trybie statutowym nie zgłoszono żadnych poprawek. Głosujemy w wersji pierwotnej. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Dziękuję. Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy 30 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, że rada przyjęła uchwałę.